przed Polską studiowałem w wielu różnych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, na Ukrainie. I na pewnym etapie doszedłem do progu swojego rozwoju na Ukrainie i szukałem czegoś nowego. No i zdecydowałem, że pojadę na studia do Polski i spróbuję. Mi się okazało, że to był bardzo, bardzo dobry wybór ze względu na to, że Polska, mi się wydaje, że jako jedyny kraj w Europie, łączy w sobie najlepsze cechy kultury zachodniej, tak jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, i te tradycje i mentalność narodów wschodnich, takie jak Ukraina, Rosja, Białoruś. Więc po prostu dla mnie to był idealny kraj, bo po pierwsze mogłem się rozwijać, a po drugie rozumiałem, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, które tutaj mieszkają. It feels really good. I don't know if I deserve so many prizes and stuff. I mean, yeah, true. I worked a little bit hard, but I don't know if I deserve so many prizes, to be honest. But I'm really honored. I'm really grateful forever. And I would like to thank everyone that helped me through this process. The whole society, people from Iraq, Sweden, United Arab Emirates, Poland, everyone, the whole society helped me. And I'm forever grateful. I would like to thank Poland as well for giving me all these opportunities to build myself, my personality. I'm really grateful. Składa konsul honorowy obywatel Polski. Gratuluję. Panie rektorze, bardzo prosimy. Polskę wybrałam dlatego, bo mam pochodzenie polskie i czułam, że Polska ciągnie mnie, jakby tak woła. I dlatego postanowiłam spróbować, zobaczyć, jak to jest. Czuję się fantastycznie, naprawdę nie spodziewałam się tego. Moja działalność, wszystko co robię, to robię z serca i w ogóle nie myśląc o jakimś podziękowaniu za to. I feel very happy about it. I feel very happy because there are things that I do. It's not only for myself, but for the people around me. And it's nice to know that it has a positive effect for them as well for me, because it's the little things that you do, you know, and change begins with you. You can't force someone else to change, but you can change with showing love, and you can make positive impacts, and it's little things like that that when they don't go unnoticed, you are encouraged to do more and more. And so I'm so grateful for this foundation for having such a outlook on encouraging international students to do more for the society.